kochani, odkryłem pewną brakującą jednostkę psychofizyczną, fizyczno-psychiczną lub psychiczną, lub w ogóle fizyczną. Uważam, że potrzebna jest nowa jednostka człowiekowi do mierzenia jego sytuacji życiowej lub do mierzenia jego stanu, lub taka jednostka podająca ładunek. Ładunek, jaki kobieta przekazuje facetowi. Takim ładunkiem podstawowym według mnie powinien być foch. Foch to jest taki coś jak bit, taka podstawowa jednostka informacji. To powinien być coś jak ten, jak mała cząstka energii, którą kobieta przekazuje. Czyli jeżeli on dostanie jednego focha, to nawet tego nie zauważy, nie poczuje. Jeżeli ona popatrzy na jego krzywą, to tak już można tak powiedzieć, że to 10 kilo fochów go trafiło. Ale jeżeli się odezwie, to ja uważam, że już możemy liczyć w megafochach. Kochani, i megafoch jest to taka jednostka, która pozwala facetowi na odzyskanie części rozumu. Co oczywiście nie ogranicza możliwości kobiety, gdyż współczesna kobieta bez problemu jest w stanie walnąć gigafocha. I w gigafochach sytuacja, w gigafochach to już może być ryzykowna dla faceta o słabej strukturze psychofizycznej. On może to już ledwo znosić. Natomiast uważam, że należałoby zrobić jakieś badania naukowe, jaka część, jaka ilość potrafi faceta ukatrupić. Uważam, że nawet najbardziej betonowy, stalowy facet ze stali kwasoodpornej wykonany może nie przetrzymać terrafocha. I jak taki terrafoch go trafi, to może być po facecie. I dlatego, drugie panie, uważam, że każdy facet powinien na sobie nosić tabliczkę, przy jakiej wartości on kieruje się w siłę dal, a przy jakiej wartości nie wytrzymuje i szlak go trafia. Dlatego, drugie panie, każda z was, jak elektrownia jądrowa, potrafi faceta ukatrupić. I bądźcie świadome tego, że wasza moc jest nieograniczona. A facet, jak nie ma piorunochrony, to może nie przetrzymać.